Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam również dzisiaj moich gości, panią Agnieszkę Wende, panią Wioletę Chodkowską Dzień dobry. i panią Edytę Wąsik. Ja nazywam się Katarzyna Młodorzeniec i będę prowadziła dzisiejszy, dzisiejsze webinarium poświęcone jakże trudnemu tematowi, ale za to y, nieschodzącemu z ust, czyli pracy domowej. I na początek chciałabym zapytać moich gości, co sądzicie o pracach domowych? Co zrobić z tym jakże trudnym tematem? Zadawać czy nie zadawać? Edyto. Myślę, że odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt prosta i chyba byłoby nadużyciem, gdybyśmy pokusiły się na odpowiedź od razu teraz. Mam nadzieję, że znajdziemy przynajmniej drogę do tej odpowiedzi pod koniec naszego spotkania. Mm. To jest temat, który budzi obecnie bardzo dużo kontrowersji. Rozmawiają o tym dzieci w szkole, rozmawiają o tym rodzice i także nauczyciele pracujemy wspólnie i czasami sami w szkole wręcz dyskutujemy o tym, czy, czy zadawać, nie zadawać, ale pytanie chyba powinno brzmieć jeśli zadawać, to jakie prace domowe? Mm -hmm. Tak, a ja również przyłączając się do tego, co mówiły y, dziewczyny, powiedziałabym, że nie tylko jakie, ale również y, z zastanowieniem po co, jeśli już zadawać. Zadawać po co? No właśnie, to jest y, dobre pytanie. Właściwie zadając, jakich efektów oczekujemy? Myślę, że te efekty są różne, dlatego że wszystko zależy na pewno od tego, na jakim poziomie edukacyjnym jesteśmy, jakiej grupy uczymy, no ale też myślę, że jakiego przedmiotu. Ja jestem nauczycielem historii, w związku z tym rzeczywiście praca domowa dla mnie... Będzie znaczyła dokładnie jakby utrwalenie wiadomości zdobywanych przez uczniów na lekcjach. To, czego na pewno staram się bardzo wystrzegać, to jest to, żeby nie przerzucać treści, które powinnam zrealizować na lekcji, na uczniów do domu. I myślę, że to jest dla mnie taki priorytet. Ja mam takie doświadczenie, ponieważ uczę czterech wiodących przedmiotów, czyli polski, matematyka, historia i przyroda. W takich blokach badawczych to wiem, że rzeczywiście ta praca domowa w znacznej mierze jakby wyznaczona właśnie jest przez, przez ten dany obszar. Tak? Inaczej troszeczkę jest z pracami. Na przykład z matematyki, tak? gdzie potrzeba jest czasami utrwalenia, powtórzenia, wypracowania czegoś. A inaczej na przykład e, z historii, gdzie bardziej mi zależy na rozbudzeniu mhm. dzieci, tak? Czy z przyrody, gdzie czasami trzeba poszukać czegoś. A więc to rzeczywiście tutaj zależy w dużym stopniu od przedmiotu. Mhm. Ja uczę języka polskiego i y, myśląc o tym dzisiejszym spotkaniu, zdałam sobie sprawę, że pewnie. Przedmiot, jakim jest język polski, to jest jeden z najbardziej generujących właśnie pracę ucznia w domu e, przedmiotów, ze względu nawet na to, że e, pracą domową może być przeczytanie książki. Mm -hmm. A więc nie wyobrażam sobie potem lekcji, jeśli e, ta książka nie została przeczytana, e, nie wyobrażam sobie tego, że po prostu uczeń jakby no, po prostu traci. Jeżeli tego nie zrobił, to, to traci, e, tr traci możliwość zrozumienia tego, o czym mówimy, tracimy możliwość pogłębienia swojej wiedzy, więc takie przygotowanie, na przykład poprzez przeczytanie książki, ale też przygotowanie poprzez przygotowanie czegoś, co może być treścią lekcji, na przykład do pracy w grupach, mhm. żeby coś już przygotować, żeby od czegoś zacząć i rzeczywiście, żeby ta praca w grupach była efektywna. Tak, Ale są też takie, myślę, całe przedmioty czy działy, bez których, które bez pracy domowej też trudno sobie wyobrazić. Trudno sobie wyobrazić, żeby dziecko nauczyło się, nie wiem, 15 czy 20 słówek na lekcji, czy trudno sobie wyobrazić, żeby zdobyło jakąś biegłość w operowaniu, nie wiem, tabliczką mnożenia czy czymkolwiek takim. Więc to też nie jest tak, że możemy od razu powiedzieć, że prace domowe nie i na pewno nie będziemy ich zadawać. Myślę, że prace domowe tak, ale na pewno z głową, czyli właśnie zastanawiając się przede wszystkim nad tym, po co zadaje. Jaki mamy cel my jako nauczyciele? No tak właśnie, chyba chyba tak mamy jeszcze jako nauczyciele um, takie przyzwyczajenie wynikające pewnie z czegoś, że jest tak jakby, że te prace wypada zadać. Po prostu, żeby mm -hmm. dzieci miały coś do domu. Tak? Mm -hmm. I chyba na szczęście to się zmienia bardzo i nauczyciele coraz częściej zadają, się, zadają sobie to pytanie, po co mm -hmm. tą pracę zadaje, a nie tylko po prostu, żeby dziecko miało coś do zrobienia w domu. Ja sobie myślę, że kiedyś przecież w ogóle ta metodyka, jak ja byłam na studiach, to było to w ogóle wymagane, że konspekt się składał z ilości tam celów do zrealizowania toku lekcji, a na koniec obowiązkowo praca domowa. Jakoś tak chyba, gdzieś, być może też w części nas, to tkwi, prawda, że, że ta praca domowa gdzieś tam musi być, ale refleksja wokół tego, czy ja na pewno dzisiaj muszę zadać pracę domową, czy rzeczywiście mm -hmm. to dziecko dzisiaj musi. Y wracając ze szkoły do domu, jeszcze ileś czasu na to poświęcić, być może to po prostu dzisiaj nie jest potrzebne. Mhm. A nie spotykałyście się, jak Nieszko że ty decydujesz, czy jest potrzebna, czy nie. Spotkałście się z sytuacją, w której rodzice domagają się pracy domowej, no bo czują, że wtedy dziecko się uczy. Nie ma pracy domowej, nie uczy się. Jest praca domowa, uczy się. Mhm. Powiem więcej, ja nawet miałam niedawno taką rozmowę z jednym z rodziców, który był zaniepokojony faktem, Zadawania zbyt małej ilości jego zdaniem prac domowych. Więc y, rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale to, co cenne w takim jeśli odnoszę się do swojego doświadczenia, to to jest cenne, że właśnie ten rodzic przyszedł i porozmawiał. Dzięki temu ja też mogłam powiedzieć, dlaczego tak jest, i, i, i że jest to działanie jakby z mojej no. strony świadome. Do rodziców hmm. chciałabym jeszcze wrócić yy, za jakiś czas, ale słuchajcie, yy, z tego co mówicie, to yy, dosyć dużą rolę przypisujecie pracy domowej. Powtórzenie, utrwalenie, wprowadzenie do nowego tematu i tak dalej. Yy, ja chciałam się tutaj powołać na badania profesora Hattiego. On udowodnił, że praca domowa w procesie uczenia się ma właściwie niewielki wpływ na przyspieszenie tego procesu. Co o ten temat sądzicie? Hmm. Myślę, że badania to, to jest coś, z czym też trudno jest dyskutować, bo wiadomo, że one są oparte no, o jakieś twarde wyniki i twarde dowody. I, jakby, I jestem ostatnią osobą, która by dyskutowała z badaniami profesora, ale myślę sobie, że jak popatrzę bardziej na to, co się dzieje w mnie, bo ja jestem czynną nauczycielką i, i na co dzień pracuję, to sądzę, że to też nie jest taka prosta odpowiedź, że, że jednak. Nie chodzi o to, żeby zadawać właśnie to, to pytanie, które zadałaś na początku zadawać czy nie, tylko żeby bardziej przyjrzeć się głębiej tej, tej pracy domowej, która z tych prac domowych ma wpływ, a która nie, bo też trudno nam powiedzieć, że żadna praca domowa, czy każda praca domowa ma mały wpływ, albo też z drugiej strony, że, że nie możemy jej zadawać w ogóle, albo musimy tylko ją zadawać. Dla mnie na przykład jest bardzo istotne, żebyśmy my, jako nauczyciele, pokazywali, że dla nas ta praca domowa jest ważna. I dlaczego, i, i jak jest ważna, tak? Czyli na przykład jeśli zadaję pracę domową, to nie wyobrażam sobie, że na następnych zajęciach my czegoś z tą pracą nie robimy, tak? Czyli zawsze rzeczywiście dużą część następnych zajęć na tą pracę domową. Ona jest dla mnie tak samo wartościowa jak y, to lekcji w ogóle, tak? Rozumiem, że uczeń ma mieć świadomość tego, że ta praca domowa jest istotna. Tak, czemu procesie? ona ma służyć. I tak, warto tak. było, żebyśmy my nauczyciele, e, żeby to było taką dobrą praktyką, dzielili się z dziećmi, E, tą tajemnicą, po co mhm. jest ta praca domowa? Czy my prosimy, żeby coś zrobili, bo mhm. chcemy to utrwalić, bo powtarzamy tak? Bo słuchajcie, mówię uczniom, e, przyjdziecie i zobaczymy, co wam wychodzi, co nie, a może to być jakaś praca twórcza, na przykład, którą wykorzystamy jako wstęp do następnej lekcji, nie? A więc to jest ważne, żeby tą tajemnicą się dziećmi powiedzieć, żeby oni byli świadomi, e, po co to robią. Mhm. I myślę też, że ważna jest nasza świadomość, po co my to robimy i dlaczego, i rzeczywiście takie zaplanowanie, bo wyobrażam sobie, że taka praca domowa może nie być skuteczna w momencie, kiedy na przykład zadaję jedno z zadań, które założyłam do realizacji w czasie lekcji, nie udało mi się zrobić tego podczas lekcji, zadaję to do domu, zadanie, które jest prawdopodobnie dla dzieci za trudne, więc wtedy. Z całą pewnością taka praca domowa nie będzie skuteczna, jeżeli dziecko nie będzie potrafiło go zrobić. A więc, jeśli ja wiem po co, i ja wiem do czego to będzie dziecku się przydawało, to myślę, że wtedy właśnie jest zupełnie inny, zupełnie inny aspekt tego, tej, tej skuteczności. Bo też wiemy dobrze o tym, że dosyć często bolączką nauczycieli to nie jest tak, że nauczyciele nie chcą tego robić, ale trudnością jest to, żeby sprawdzić pracę domową, sprawdzić efekt tego, mm -hmm. jak dzieci tę pracę domową zrobiły, a wtedy też niestety dzieci się zniechęcają do, do, do robienia pracy domowej. Stąd w wyniku takiej mojej refleksji. Yy, dotyczącej tego, czy zadawać, czy nie zadawać y, prac domowych, to to właśnie dlatego myślę sobie, że wtedy zadawać, kiedy mam pewność, że do tej pracy domowej odniosę się na następnej lekcji. Tak, a tutaj jeszcze też powiedziałaś Agnieszka o takiej moim zdaniem dość ważnej rzeczy, jaką jest znajomość swojej klasy, grupy i, i dzieci. Czyli po pierwsze warto znać cel, czyli po co ja zadaję tą pracę domową, ale też trzeba moim zdaniem znać grupę, do której ją zadaję i wiedzieć, czy danym dzieciom praca domowa w takiej formie będzie bardziej odpowiadała, czy nie, bo tylko wtedy, kiedy ta forma tej pracy domowej, czy to będzie praca pisemna, czy to będzie jakaś praca twórcza, odtwórcza, a może to będzie wywiad, a może to będzie jakieś wyszukiwanie informacji hmm. i to też zależy od grupy, której to kierujemy i do, do dzieci, których to kierujemy. Fajnie jest, jak praca domowa jest zadana pracą do wyboru. Wtedy dzieci mogą sobie wybrać taką pracę, której forma chociażby jest dla nich bardziej interesująca. I ja myślę, że jeżeli spojrzymy na te badania w kontekście tego, o czym tutaj rozmawiamy, o naszych doświadczeniach, to też trochę może inaczej na, inaczej je widzimy, bo to nie chodzi o to, że każda jest nieskuteczna, tylko bardzo zależy od tego. Jej skuteczność zależy niezwykle od tego, jak ją zadajemy i, i, i jaka, jaka jest jej forma też. A ja chciałabym dodać też, że chyba bardzo ważne jest to, że my tak traktujemy tą pracę jako coś, co trzeba zrobić. A jeśli przyjrzymy się bardzo dobrze i ją sprawdzamy na lekcji, tak, czy robimy, czy nas służy czemuś, to okazuje się, że przy okazji dzieje się mnóstwo innych rzeczy, tak, mm -hmm. bo na przykład jeśli dziecko prezentuje taką pracę, tak, uczy się prezentowania, tak. Jeśli wymieni się zeszytem z kolegą, koleżanką, bo tworzyli na no, jakieś mm -hmm. zadania, tak, e, to możemy dokonać samooceny, tak, możemy skorygować coś, a więc możemy, jest ten proces uczenia się e, z kolegą, koleżanką w klasie, tak, e, zadania, które na mają błędy, są fantastyczne, bo dzieci mogą potem mhm. na tym pracować. I, I mi się zdarzyło kiedyś takie, rzeczywiście chłopiec zrobił takie zadanie e, i tam był poważny błąd, to było zadanie matematyczne. Dzieci rozwiązywały, doszukały się tego błędu i jedna z dziewczynek na koniec lekcji napisała, że zadanie było tak bombowe, że jej eksplodowała głowa. A więc to, to znaczy, że ten proces uczenia się następował. A więc ja myślę, że praca domowa może generować mnóstwo ciekawych Rzeczy na lekcji i doskonalić umiejętności różne. Dzieci. Czas mhm. mówicie o tym, żeby, że właśnie odnosiliście się do tego, że każda praca domowa, właściwie każda z Was o tym powiedziała, że wykorzystać to, co się zrobiło w domu, do, na lekcji. Yy, czyli uczeń yy, ma wiedzieć, że po coś się uczy. Czyli z tego, co zrozumiałam, chodzi o cel. Mhm. Po drugie, mówicie, że sprawdzamy, czyli prezentujemy i prezentujemy efekty tej, tej pracy w domu. Rozumiem, że, że o to chodzi. No dobrze, no ale co kiedy uczeń nie odrabia prac domowych? No, to myślę, że jest Mam taka... tutaj pytanie od tak. naszych właśnie obserwatorów. Co zrobić z uczniami, którzy nie odrabiają pracy domowej? Dziewczyny. No to nie wiem, czy my tutaj znajdziemy odpowiedź na to pytanie, bo pewnie każdy z nas ma różne swoje sposoby na to. Ja najpierw to bym chyba zaczęła od tego, że rzeczywiście to jest trudne do osiągnięcia. Ja sama zmagam się z tym i wiem, że im praca domowa jest bardziej ciekawa i jest dla mnie super sprawdza się, kiedy ona jest do wyboru. Ale oczywiście zdarzają się sytuacje i nie powiem, że są to zupełnie jednostkowe przypadki, że dzieci nie odrabiają tych prac domowych. Dla mnie pierwszą rzeczą to jest jakby zejście z takiego sy systemu opresyjnego, bo dla mnie celem nie jest to, żeby tylko wyegzekwować i wskazać, nie odrobiłeś i jest kara, czy, czy koniec, i na tym się zatrzymujemy, tylko coś zrobić takiego, żeby dziecko te prace domowe jednak odrobiło. Czyli szukać takich sposobów, one mogą być różne. Mogą być, y może być to bardzo prosty sposób. Y kiedy widzę, że dziecko nie ma, a na przykład. Y Uśmiechamy się wszyscy, bo, bo ja mam takie, taką swoją metodę, którą tu się z, z dziewczynami podzieliłam. Yy, umówiłam się z dziećmi, że kiedy ktoś z nich nie ma pracy domowej, to samodzielnie w swoim zeszycie, w miejscu tej pracy rysuje sobie robaczka. Ten robaczek jest według własnego pomysłu, ale dzieci wiedzą, że kiedy uzupełnią tę pracę, to z tego robaczka rodzi się w tym zeszycie motyrak. Która to klasa, Edyto? Muszę powiedzieć, że ja uczę od piątej do ósmej, ale właściwie w ósmych klasach też dzieci bardzo chętnie sobie te robaki rysują i ja, jak widzę, że tam się o tyle, to jest to dla mnie chyba największa nagroda, bo też dzieci się z tym dzielą, że zrobiłam i mam, 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 mam to. I chyba to jest dla mnie głównym celem. A trudne jest, myślę, to egzekwowanie tych jedynek i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że, że dzieci ogólnie, jeśli nie mają jakiegoś problemu, to zazwyczaj są otwarte i pracują. A więc jeżeli jest problem z pracą domową, no ponieważ jestem bardzo relacyjną osobą, to staram się dojść co za tym się kryje, a przyczyny mogą być bardzo różne, tak, bo dziecko się źle czuło, bo dziecko nie miało czasu, bo wróciło po jakichś kolejnych zajęciach o 19 do domu, tak, bo dziecko nie rozumie zadania po prostu, tak, albo wstydzi się, bo będzie praca oceniana w jakiś sposób, albo nie wierzy w własne siły. Więc ja myślę, że przede wszystkim trzeba z dzieckiem rozmawiać dużo i spróbować znaleźć tą przyczynę i potem dopiero jak ją znajdziemy, to jest taka droga do pracy, tak. No mówię, wierzę w to, że dzieci, jeśli nie, nie, nie kryje się za tym nic, mm. y, nie ma żadnego problemu, to zazwyczaj robią te prace. Chociaż, tak jak mówisz, mm -hmm. tyba, tak? zdarzają się takie przypadki. Czasami ja uważam, że trzeba dać dziecku czas i rozmawiać z nim. A jak odkryjesz tą przyczynę, no to jakby na tym pracować. ja myślę też, że, że to jest bardzo ważne, żeby to, o czym już powiedzieliśmy, żeby, żeby dzieci widziały, po co robią te prace domową. I w sytuacji trudnej, dzisiaj też miałam właśnie w szkole taką, taką sytuację, zastanawialiśmy się dlaczego tak jest, że, że jeden chłopiec, jeden uczeń po prostu tych prac domowych nie odrabia. I wydaje mi się też ważne jest wtedy oczywiście, tak jak powiedziałaś Wiola, porozmawiać z, z uczniem. Powiedzieć mu, jakby dowiedzieć się nie tylko, jakie są przyczyny, ale też pokazać mu korzyści, które będą wynikały z tego, że on tą pracę domową po prostu odrobi. Bo być może on też tego, tego nie dostrzega. Czasami gdzieś wydaje mu się, że są różne inne rzeczy ciekawe. No pewnie, że cały świat jest ciekawy, a praca domowa, która jest jakby troszkę przymuszona, no to wydaje się być taką rzeczą najmniej ciekawą i najmniej interesującą w danym momencie. Ale czasami, właśnie, mi się to sprawdziło już kilka razy, gdy, kiedy mówię, co z tego wyniknie. Po, po co my to robiliśmy? I to jest taki no, mój sposób. Natomiast jeśli chodzi o przykre konsekwencje, to, to właśnie trudno powiedzieć, czy wtedy bo są takie, takie głosy, że w takiej sytuacji no, bezapelacyjnie postawić należałoby jedynkę. Ja mam ja, ma, wiecie, ja, ja jakby widzę to bardzo wyraźnie, bo też jestem mamą, a poza tym przez kilkanaście lat pracowałam jako nauczycielka w gimnazjum, gdzie było to właściwie takim zwyczajem, że uczniowie trochę. Na nas oszukiwali nauczycieli nas, że odrabiają i pojawiało się ściąganie, im bardziej my byliśmy opresyjni, czyli stawialiśmy właśnie jedynki, jakieś nieprzygotowania, tym bardziej oni się ukrywali, schodzili, jak to ja mówię, do podziemia i tam kwitło sobie ściąganie, odpisywanie, i kiedy ja na to popatrzyłam i zastanawiałam się, czy ja rzeczywiście tego chcę, znaczy, czy ja chcę udawać, że ja nie widzę, że oni yy, ściągają po prostu. Yy. I jak zeszłam z tej opresyjności, czyli zaczęłam właśnie z nimi rozmawiać, tak jak ty Wielka mówisz, pytać się, co za tym jest. Często jest za tym przeciążenie, często jest niezrozumienie właśnie za tym. Więc dopóki my nie zajrzymy, co jest za tym brakiem tej pracy domowej, to wydaje mi się, że jest też to nadużyciem i y, jakieś wyciąganie konsekwencji. Bo przecież właściwie to my budujemy też w szkole relacje. Przede wszystkim budujemy relacje. I też uczymy dzieci reagowania na to, że jeżeli czegoś nie rozumiesz i nie umiesz tego zrobić, to ukryj się, bo czeka cię za to kara. Nie wiem, czy to jest rzecz, której ja chciałabym uczyć w szkole. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, tak. A ja zawsze mówię, że nie jestem policjantem i nie będę ich ścigała. E, bo chciałabym, żeby oni zobaczyli te korzyści, jakie mają, tak jak mówiłaś Agnieszko, nie? E, I właśnie tutaj chodzi o to, żeby się bardziej otwierały, tak? Mhm. E, no a jedynka, no cóż, ja nie jestem zwolennikiem e, i pytanie powstaje takie, e, jeśli stawiamy jedynkę za brak pracy domowej, to z, właściwie za co my ją stawiamy? No oceniamy coś, czego nie ma, mhm. tak? I rozumiem, że za sam fakt, że uczeń odrobił pracę domową, powinien dostać w tym piątkę. momencie piątkę, tak? No. <laughs> No bo... Może warto to jakoś odznaczać, że dziecko miało z tym problem, tak? ale y, na pewno nie karać jedynką, bo to nie otwiera, tylko mm. wręcz zamyka. Tak? Ostatnio ktoś powiedział, że reagujemy i y, co jest psychologicznie uzasadnione, że reagujemy pozytywnie na dwie pierwsze jedynki. Y, każda kolejna już jest mm. nam bez różnicy. Y, Coś chyba w tym jest, ale wy cały czas mówicie o różnych pracach domowych i chciałabym pociągnąć ten wątek. Edyta powiedziałaś o pracy do wyboru. Mm -hmm. y Wiola powiedziałaś o pracy, którą wykorzystujesz na lekcji. Podobnie mówiłaś y Agnieszka. Podajcie jakieś przykłady, bo tak naprawdę nie wiem, y czy osoby, które nas oglądają, y orientują się. O czym, o czym Wy w ogóle mówicie? Co to jest praca do wyboru? Staram się zadawać, jeśli w ogóle zadaję, bo ja przyznam, że ja nie jestem nauczycielką, która tam w tych pracach domowych bardzo szaleje, nie zadaję ich tak bardzo dużo, ale zdarza się, że zadaję. Staram się wybierać takie prace do wyboru, które będą skierowane jakby do dwóch typów uczniów, bo mam takich uczniów, którzy są bardziej tacy dokładni, wolą sobie coś wyszperać, wyszukać gdzieś jakieś materiały z historii, wyszukać jakąś postać lub jakieś ciekawe wydarzenie, ale też mam takich uczniów, którzy wolą tak jak ja relacje, stawiają na relacje. I wtedy taka praca domowa może być, nie wiem, rozmową z rodzicami, dowiedzeniem się, jak historia łączy się z tym, co dzisiaj ciebie otacza, żeby też pokazać, że to nie jest przedmiot, który jest yy, oderwany od rzeczywistości i uczymy się tylko o tym, co było, a to nie ma wpływu na dzisiejszy dzień. Czyli jest to na przykład wywiad albo wyszperanie jakiejś fotografii, albo wyszperanie jakichś pamiątek rodzinnych. I zawsze te prace domowe są niesamowite, bo po prostu wtedy, kiedy dotykamy w tej pracy domowej życia takiego dzie dziecka, osobistego bardzo, to wtedy że one rzeczywiście yy, kończą się no, wspaniałą lekcją po prostu. To, co Wiola mówiła, że kiedy oni przynoszą z domu różnego rodzaju pamiątki albo historie, które opowiadają, nawet jak ósmoklasiści dowiadują się o przeszłości, nie wiem, wojennej swoich dziadków, co się z kim działo, to wtedy otwiera się po prostu ogromne pole do pracy dla lekcji. W takiej wspaniałej pracy, bo takiej najbliższej uczniowi. Więc ta praca do wyboru też taka może być. że jeśli ktoś nie ma bliskich, nie mam w domu, nie wiem, zdjęć, jeden z uczniów mi mówi, nie mam zdjęć w domu, proszę pani. No to wyszukaj sobie coś, wyszukaj jakieś przykładowe zdjęcie stare z jakiegoś XIX wieku, ale żeby to zawsze był wybór. Staram się, żeby to zawsze był wybór. Ale rozumiem, że nie zrób trzy zadania y, albo nie, pięć nie, zadań. Nie, to, to nie. nie, nie o taki wybór. Nie, chodzi. nie to nie o tak. Czyli nie między dżumą a cholerą. <grym> <grym> nie, dokładnie nie. <grym> Ja y, jestem bliska tu, Edycie, y, te prace, ja uwielbiam właśnie te prace, kiedy dzieci robią wywiady z rodzicami, z dziadkami. Y, to jest taki czas też wspólnie spędzony, y, ale ja roz, też z dziećmi rozmawiam o tym, jakie lubią prace domowe. Y, I nawet dzisiaj przed y, naszą rozmową rozmawiałam i słuchajcie, no po prostu dwa czynniki. Wolność wyboru, mhm. po prostu dzieci, no po prostu, no tak jak my dorośli, lubią wybierać, tak, lubią samostanowić, mhm. y, a drugie to prace twórcze. No ja te prace twórcze bardzo uwielbiam e, i pracę twórczą można zrobić ze wszystkiego. Także z matematyki na przykład, tak? E, I dzieciaki uwielbiają, na przykład, kiedy mamy jakiś, ostatnio robiliśmy kalendarze, czas ogólnie proszaliśmy i dzieci mają na przykład do domu samodzielnie ułożyć zadania. Układają je, nie rozwiązują ich, składamy to sobie wszystko potem na, e, na kartach, kserujemy i dzieci dostają e, do wyboru zadania, które same układały i mają możliwość rozwiązywania tych zadań, tak? No i tu jest taki czynnik, gdzie, że każde dziecko jednak chciałoby tą swoją pracą się podzielić, tak, żeby ktoś miał możliwość mm -hmm. e, rozwiązać jego zadanie, tak. I one uwielbiają te prace, uwielbiają, oceniają się potem, tak, w znaczeniu e, dają informację zwrotną, czy to zadanie było ciekawe, czy było dobrze skonstruowane, tak. I tak jak mówiłam wcześniej, e, właśnie wychwytują te błędy, które były, ale pracujemy na błędzie, który jest czymś świetnym, takim arcymistrzem naszym do uczenia się, nie? Ja podrążę trochę temat, bo nadal słuchajcie, wrócę do tej pracy domowej do wyboru jednak. Mhm. Y, między czym a czym uczeń może wybrać? Y, taki konkret, gdybyście podały jakiś konkretny przykład pracy domowej. Mhm. Coś, co mhm. powoduje, że uczeń, jeden uczeń mhm. jest na przykład świetny w tym, ale za to no ja mogę hmm. podać taki przykład. Ostatnio mam w, w ósmej klasie teraz jesteśmy w czasie II wojny światowej, więc, yy, więc to są takie tematy właśnie, które staram się też pokazać im, że to jest historia nasza, nasza w, w naszych rodzinach ona jest. I yy, kiedy omawiamy yy, sytuację Polaków pod okupacją, to daję do wyboru albo możesz dowiedzieć się, wyszukać w Lublinie, bo ja jestem z Lublina. Wyszukaj yy, w Lublinie jakąś historię osoby, która relacje jej, ale jeśli masz kogoś w rodzinie takiego, to możesz zrobić taką samą pracę, ale opartą właśnie o taką konkretną historię swojej rodziny. I muszę powiedzieć, że na początku byłam pełna rezerwy, bo wydawało mi się, że to jest trochę może za trudne, że to jest jednak duże wyzwanie dla dzieci, ale mam bardzo dużo takich przykładów, konkretnych takich historii i kończy się to często też zaproszeniem takiej osoby, na przykład do szkoły, że moja babcia chętnie przyjdzie. I ona opowie nam co, o tym, co tam przeżyła. Albo o jakichś historiach, gdzie dzieci są same zaskoczone, że nie wiedziały o czymś. Ale też, żeby ten wybór właśnie był. No i nie wiem, tak przyszła mi w tej chwili do głowy praca taka ostatnia. Mhm. Takim przykładem, na przykład, może być ostatnio na środowisku. Przerabialiśmy ekos ekosystemy, tak? I dzieci miały do wyboru w domu przygotować jakiś łańcuch pokarmowy z wybranego przez siebie ekosystemu zabrać jedno ogniwo i pokazać, co by było, gdyby tego ogniwa zabrakło, tak? Więc mogą wybrać pomiędzy różnymi ekosystemami, mogą sami ten łańcuch stworzyć i mogą zabrać to ogniwo i tutaj jeszcze to myślenie twórcze się włącza, tak? Więc pełna, do, dosyć duża e, dowolność, a jednocześnie osadzona na konkretnych wiadomościach, umiejętnościach e, z podstawy programowej. A skąd, ja przepraszam cię Agnieszko, a skąd dzieci wiedzą, e, o co właściwie tobie chodzi w tej pracy domowej? No, y, tutaj się kłaniają nam kryteria, które podam, podajemy do prac domowych, tak? Czyli jeśli, zwłaszcza jeśli to jest praca twórcza na przykład mm -hmm. jakaś, tak? Czyli jest też wybór, to gdzieś te ramy y, chcemy dzieciom podać, tak? Bo nam też jako nauczycielom na czymś zależy, prawda? A więc określamy takie kryteria do tej pracy, tak? Czyli na przykład, że muszą znaleźć dwa łańcuchy, tak? podać jedną konsekwencję. Tak? Może to być jeden ekosystem. Przy, przykład. Tak? A teraz mi przyszło jeszcze do głowy to, że y, wybór może też dotyczyć formy. Teraz mi się mm. przypomniało, że my z historii na przykład często dzieci chcą samodzielnie robić prezentacje. A więc ja otwieram, bo uważam, że w klasie czwartej no to chodzi o to, żeby rozbudzić w ogóle taką ciekawość, prawda? E a więc one mogą przygotować dowolny temat, wybrać sobie i prezentacja może być też w dowolnej formie. To może być coś narysowanego, tak? to może być wy z wykorzystaniem multimediów, tak? ale to może być też notatka w dowolnej formie zrobiona. I forma wybór formy też jest dla dzieci bardzo ważny. Mhm. Ja też myślę o tym, że y jeśli chodzi nawet o pracę na lekcji, to, to, to preferuję... Tak, taką możliwość dawania dzieciom wyboru, że niech sobie same wybiorą, jak to chcą zapisać, jak chcą się potem z czegoś uczyć. I tak samo e, jeśli chodzi o pracę domową, e, bardziej myślę, akurat jeśli chodzi o język polski, to bardziej myślę o formie, że mogą właśnie sobie wybrać, w jaki sposób zrobisz tę notatkę. E, to, czego się dowiesz, w jaki sposób zapiszesz, w jaki sposób przeniesiesz, w jaki sposób też będziesz na przykład mógł o tym opowiedzieć w klasie. Co byś chciał wybrać z tego, co, co przeczytałeś? Co twoim zdaniem jest ciekawe? To też jest moim zdaniem taki bardzo, bardzo fajny taki hak na uwagę. Co twoim zdaniem tutaj jest ciekawe? Co mogłoby zainteresować kogoś? Yy, to też pobudza bardzo kreatywność dzieci. Yy, jeśli chodzi o wypracowania, akurat jeśli chodzi o język polski i jeśli chodzi o wypracowania, no nie oszukujmy się, te wypracowania się pojawiają prędzej czy później się pojawiają. Są dłuższe, krótsze i... Yy, yy, Prędzej czy później dzieci się muszą z nimi zmierzyć i myślę, że akurat może już nie w kwestii wyboru, ale w kwestii tego, że to są rzeczy, które, na które dzieci muszą dużo czasu poświęcić. To jest coś bardzo, bardzo pracochłonnego i na pewno muszą mieć na to trochę więcej dni. Różnie z tym bywa, bo jak wiem, od dzieci to najczęściej siadają przed tym wypracowaniem na dzień przed ewentualnym terminem oddania to już jest zupełnie inna sprawa. Ale ważne jest to też, żeby, żeby mogły opowiedzieć o tym, co napisały, dlaczego tak napisały. Czasami nawet dzieci wręcz potrzebują przeczytać swoją pracę domową, bo chcą. Jestem przeciwnikiem tego, żeby, żeby tu wybierać. Proszę bardzo, ty przeczytasz teraz swoją pracę domową. E, bo to bardzo różnie bywa, nie każdy chce coś takiego robić, ale są dzieci, które chcą. I zauważyłam, że to też jest bardzo motywujące. Jak ktoś pochwalił się na forum, został doceniony e, za konkrety, to okazuje się, że kolejne osoby też chcą po prostu powiedzieć, a ja też tutaj to przygotowałem, też coś mm -hmm. mam, też coś fajnego. Więc to też myślę, że taki element doceniający za to, że rzeczywiście ktoś wybrał, mógł zrobić więcej, mógł zrobić mniej, ale wybrał, poświęcił na to czas i miał taką przestrzeń na lekcji, żeby po prostu o tym powiedzieć i żeby zostać docenionym. Myślę, że to też jest ważne. Jeszcze jeśli mogę powiedzieć, bo mówimy o tym, że dziecko może wybrać spośród jednej albo drugiej, ale jakby jest to obowiązkowa. ja też bym chciała powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest w ogóle dawanie pracy do wyboru. Czyli ja tak najczęściej tak robię, że, że ja bardzo rzadko zadaję te prace domowe, ale mówię, jeżeli ktoś chce, jest zainteresowany, nie wiem, tym, nie samą postacią, może Marcina Lutra, no bo tak teraz mam to też na no tapecie, tylko mówię jakby różnicami pomiędzy tymi wyznaniami, wyznaniami protestanckimi, no to zachęcam was, żeby sobie poszperać i Wbrew pozorom, myślę, że ja też w sobie miałam coś takiego, że ja trochę za mało jakby wierzyłam w to, że dzieci będą to robiły. A okazuje się, że robią. I to wtedy jest właśnie to, o czym ty wiola mówisz, że to jest właśnie to rozbudzanie takiej ciekawości i takiej sprawczości, i tego, że nauka może być fajna, może być przygodą, może być czymś ciekawym. Że, że nie zawężajmy też tej pracy domowej, tylko do takiego obowiązku, że muszę zrobić, i bo mnie ktoś rozliczy i jeszcze może dostanę jakąś złą ocenę. Tylko, żeby też szukać innych jakby takich haczyków tej pracy domowej. Ja mam takie doświadczenie tutaj też, że jeżeli my otworzymy tą przestrzeń dla dzieci troszeczkę yy, i damy im troszeczkę wolności, to zazwyczaj, w większości przypadków, przynajmniej ja tego mm -hmm. doświadczyłam, że tej pracy jest więcej niż nawet ja bym sobie wymyśliła. Bo często właśnie mm -hmm. na, na przykład dochodzą różnego, cieka różnego rodzaju ciekawostki, tak? I jak mam do to doświadczenie też z historii, e, że jeśli oni przy przygotowują jakieś prezentacje o postaciach historycznych, to tam się po pojawiają takie ciekawostki, które mnie czasami zaskakują, tak? E, I to jest coś cudownego w tej, mm -hmm. tak? Nie? Jak mówisz, Edyto, nie? że te, te, te one robią więcej tak naprawdę niż my sami byśmy chcieli, tak? Ja jeszcze chciałam nawiązać do tych um, kryteriów, bo ja często jestem fascynatką w ogóle swobodnych notatek dzieci, natomiast też do nich, jeśli na przykład czasami muszą zrobić notatkę w domu, tak? taką z zajęć, bo były jakieś ciekawsze rzeczy, które robiliśmy na zajęciach, a więc też mam, daję takie kryteria od tej notatki, i tam w tej notatce jest to, że chciałabym, żeby na przykład padły takie i takie pojęcia, tak, więc zawsze mamy pulę, tak. E, na przykład z przyrody, tak? że mają tam być destruenci, konsumenci, producenci, tak. a jak oni to zrobią? Tak? W jakiej formie? Co tam napiszą mhm. sobie? Tuż jest ich. Ja daję swoją perspektywę, na czym mi zależy, a oni mogą dać, też dodać swoją. Tak? Czyli mówicie o notatce. Notatka jest też pracą domową. Czasami u mnie też, tak. Mhm. tak. To takie podsumowanie. I potem Dobrze. wracamy na, na, na następny dzień. Tak? Rozkładamy sobie rzeczy w kręgu, robimy koło i sobie chodzimy dookoła, tak? I przyglądamy się tym notatkom. I na przykład potem z nimi siadam i zadaję takie pytanie. Słuchajcie, która z tych notatek według was dała wam najwięcej? Z której się nam możemy najwięcej nauczyć? Tak? I oni generują pomysły. Czyli tak naprawdę są bardzo świadome. Uczymy się, jak te notatki też robić, tak? Ja bym chciała jeszcze też, jeśli mogę powiedzieć jeszcze o jednej takiej rzeczy, trochę związanej bardziej może z, z moimi takimi doświadczeniami z, z wcześniejszych lat. Teraz chyba tego mnie obserwuje. Chodzi mi o takie prace, które nauczyciele zadają, jakby z taką dużą świadomością, że nie będą to prace robione przez uczniów, a przez rodziców często. I sama pamiętam jak z mężem biegaliśmy po polu, zbieraliśmy jakieś trawki do zielnika. Bo dziecko było w czwartej klasie i ten zielnik musiał być jakiś taki bardzo duży i rozbudowany. I, i kiedy nawet widziałam zielniki kolegów mojego syna, to jakby wszyscy wiedzieliśmy, że to nie robiły same dzieci. Być może dzieci w tym też uczestniczyły, ale m, wydaje mi się, że jeżeli nauczyciel zadaje takie prace, to powinien naprawdę uważnie się przejrzeć, czy te prace robi rodzic yy, w większości, czy robi dziecko. Oczywiście nie ma nic złego w robieniu takiej pracy, gdzie dziecko z rodzicem wspólnie spędza czas i zbiera te trawki na ten zielnik. Natomiast żeby to nie było też taka praca, bo czasami dostajemy takie prace, które są wydrukowane w drukarni, gotowe, piękne zrobione, albumy, Gdzie tej pracy dziecka jest mało. Mnie się na przykład zdarzyło, kiedy robiliśmy w klasie taką pracę, ale dzieci miały w domu zrobić taki research, czyli przynieść materiały. I przynieśli chłopcy jakieś ilustracje. I pytam, a czemu chcesz umieścić te ilustracje w tej pracy? <laughs> Usłyszałam odpowiedź, nie wiem właściwie, ale tata mi to naszykował, to na pewno jest tu. Więc żeby też tego unikać, jeśli widzimy, że takie rzeczy się dzieją, to tak żeby po prostu takich prac nie dawać, bo one są po prostu nieskuteczne. Tak w świetle tego, o czym mówisz, e, przypomina mi się refleksja taka moja własna sprzed kilku lat, e, kiedy zdałam sobie sprawę, że część po prostu wypracowań przynoszonych przez dzieci, no regularnie są albo napisane przez Ciocię, albo przez wujka, albo co gorsza, prawda, e, wygooglowane gdzieś w internecie, e, i e, myśląc nad tym, e, co mogę z tą sytuacją zrobić. Mam teraz taki, taki swój własny y, y, sposób myślenia. Te rzeczy, które możemy zrobić na lekcji, róbmy na lekcji tak. po prostu. I rzeczywiście to się sprawdziło, bo y, zauważyłam, że najzwyczajniej w świecie y, umiejętność pisania chociażby tych nieszczęsnych rozprawek, z którymi się zmagają uczniowie starszych klas, czy tych opowiadań, czy jakichkolwiek innych form y, wypowiedzi, po prostu no, wzrasta. Bo dzieci rzeczywiście y, same muszą się z tym zmierzyć na lekcji. To jest naprawdę bardzo wartościowe i sami też to, to doceniają, że to mieli możliwość to zrobić tutaj, że mieli możliwość się z tym zmierzyć, no i też dostać informację zwrotną później. Także to, co można zrobić w klasie, po co to dawać do domu, jeśli my możemy to zrobić w klasie? Oczywiście. Pozostaje kwestia tego, że może nam zabraknąć czasu, jeśli wszystko będziemy chcieli zrobić w klasie. I to jest pewnie jeden z, sposobów, jeden z powodów, o których nie powiedzieliśmy na początku, dlaczego niektóre rzeczy po prostu zadajemy do domu, tak? mm -hmm. bo gdzieś tam czujemy taką konieczność, że to gdzieś musi się pojawić. Ale myślę też, że właśnie takie, takie przemyślane rzeczy mówiłaś też wiele o projektach w ogóle zrobienie projektu bez przygotowania czegoś w domu w ogóle się nie uda. Tak? Mhm. A wiemy przecież, ja sama wiem, jak dzieci uwielbiają projekty i ile mhm. jest z tego radości, ile jest rzeczywiście tej wartości edukacyjnej, którą, e, pewnie trzeba by było, na którą pewnie trzeba by było poświęcić dużo więcej lekcji niż wtedy, kiedy robimy projekt w przeciągu dwóch czy trzech. Tak? Mhm. Cały czas mówicie o tym, że y, praca domowa, cel, kryteria, twórcza, do wyboru. Y, no dobrze, i, i, i sprawdzać. Ale jak sprawdzać, słuchajcie, mamy średnio 45, no to nie jest średnio, czas lekcji to jest 45 minut. Zanim wejdziemy do sali, sprawdzimy obecność, mija jakieś 4-5 minut i co wtedy? Mamy 40 minut, a jeszcze chcemy podsumować lekcję, prawda? Jak sprawdzać prace domowe? bo o tym, że są nieskuteczne wtedy kiedy są niesprawdzane, to powiedziałyście. No to co zrobić, żeby skutecznie szybko sprawdzić pracę domową i zacząć kolejny y, temat, przejść do kolejnej lekcji, do kolejnych zagadnień? Jak to zrobić? <laughs> ja zmieniłam po prostu swoje myślenie. Ja twierdzę, znaczy tak twierdzę, nie twierdzę, tylko uważam, że ta praca domowa i to co ja z nią potem robię jest tak samo ważna jak to, co sobie zaplanowałam na lekcję, to jest po prostu część mojej lekcji. Ja jej nawet mogę, mogę powiedzieć, że nie traktuję już jako pracy domowej, tak? Tylko po prostu część mojej lekcji, tak? Czyli jeżeli na przykład dzieci w domu pisały jakieś albo kończyły opowiadanie twórcze, tak, yy, a propos magicznego przedmiotu z drewna, tak, to my potem sobie siadamy w kręgu znowu tak, i czytamy sobie po kolei. Tak jak Agnieszka mówiłaś też, ja też daję tą wolną przestrzeń dla dziecka. Tak, te dzieci, które nie, dzieci, które nie chcą, mogą nie czytać. Mhm. I zazwyczaj po jakimś czasie okazuje się, że wszystkie chcą czytać. Tak. Czytamy sobie je, wypowiadamy się na temat ich, yy, rozmawiamy, yy, klaszczemy, jak komuś się coś udało. tak? Yy, bo, bo ja uważam, że wtedy dzieje się tak, dużo takich dodatnich wartościowych rzeczy, tak? Czyli te relacje w klasie powstają, tak? Dzieci uczą się prezentować, czytać, krytycznie podchodzić, nie? Tak? I dla mnie to jest po prostu wartość taka sama jak lekcja. Jakby ja tak Ale to czy... planuję. Rozumiem, ale czy każda praca domowa zawsze taka jest, że jest częścią lekcji i dzięki niej wchodzimy miękko w kolejne umiejętności. Nie jest tak nie. wiecie, no W przypadku przedmiotów, takich jak, takich jak uczę ja albo nie wiem, biologii, geografii, kiedy wiadomo, że podstawa programowa jest dość obszerna, i kiedy właściwie treść goni treść, temat goni temat, nie zawsze jest to możliwe. I ja myślę, że pierwsza myśl, która jest w mojej głowie, to jest taka: jeżeli wiesz, że masz następną lekcję, tak y, jakby naszpikowano zadaniami, że nie sprawdzisz tej pracy, to jej nie zadawaj to i po prostu nie zadawaj. Zadaj ją wtedy, kiedy rzeczywiście będziesz miała taką lekcję, na przykład powtórzeniową, albo jakąś lekcję, y, ja co mniej więcej trzy lekcje robię taką lekcję ekstra, dodatkową, której utrwalamy to, co robiliśmy. To wtedy mogę zadać. Ale jeśli ja wiem, jestem przekonana, że nie zdążę na tej lekcji tego zrobić, albo mam zaplanowaną pracę, nie wiem, pracę w zespołach, gdzie dzieci będą pracowały całą lekcję w zespołach nad jakimś zadaniem, to po prostu nie zadaję jej wtedy. Y, ja też y, drugi sposób, który mi się sprawdza, to jakby mm, zabrało mi to Trochę czasu, żeby jak najbardziej zejść z siebie, czyli mm, przestać myśleć, że tylko ja jestem jakby alfą i omagą do sprawdzania prac y, domowych. I dzisiaj nawet miałam taką sytuację, kiedy dzieci porównywały w piątej klasie Igrzyska Olimpijskie, y, starożytne i współczesne, i y, pracowałam nad tym na lekcji, była rozmowa, mieli dokończyć jakby taką tabelkę w domu. I wylosowałam pary patyczkami, i dzieci wzięły swoje zeszyty. I rozmawiały na ten temat, porównując swoje prace. Potem miały usiąść w ławkach i y, zapisać to, co jeszcze po tej rozmowie chciałyby, bo na przykład zapomniały, a kolega lub koleżanka mieli. I zapytałam na koniec, kto coś dopisał. Wierzcie mi, że w całej klasie może było dwie osoby, które nie dopisały jeszcze czegoś. Czyli to jest też taki sposób, że zajmuje to dość mało czasu, bo to są 3-4 minutki. Wszyscy mają sprawdzone, wszyscy się wypowiedzą. I ja jakby też widzę przyrost tego, czy, to, czy to efektywność tej pracy domowej, widzę ile jej jest zrobione. Wystarczy, że wtedy zapytam dwie osoby i jakby też jest to sposób na takie zaoszczędzenie czasu, ale też taką fajną formę, myślę dość ciekawą dla dzieci. Ale zobacz ta, mówisz o efektywności, tak? I znowu masz efekt dodatni tej pracy, bo tak, powstaje tak. jeszcze refleksja. Mm -hmm. A więc dzieci nie tylko że zrobiły, to jeszcze mm -hmm. czegoś się nauczyły znowu po drodze, sprawdzając tą pracę, tak? Ja na przykład no, powiem matematykę. No, czasami bywa tak, że zawsze tą pracę sprawdzam z matematyki, a więc dzieciaki sobie biorą y, flamastry, y, trzy kolory: czerwony, y, różowy albo pomarańczowy i, i zielony. I sprawdzamy, jeśli coś jest dobrze. Tak? Jedna osoba czyta, zmieniamy się y, i reszta sprawdza. Tak? Jeśli coś jest dobrze, na zielono, ptaszkiem każde działanie, wszystko. Jeśli coś źle, żółty. Albo czerwonym, w zależności od tego, jak, jak, jak to tam jest, w jakim stopniu jest. Ale nie go... poprawiają tego. Poprawiamy, od razu poprawiamy. Znaczy, to, daje zależy, to zależy, to zależy. Czasami uczeń... jeśli to jest tylko, na przykład, nie wiem, no bo jest działanie, trzeba obliczyć, tak? I jest nieprawidłowy wynik. To tylko to szybciutko poprawiamy. Ale czasami, jak się okaże, że na przykład połowa klasy ma to nieprawidłowo zrobione, to robimy tak zwaną stop, stop klatkę. Tak? bo ja wiem, że jeśli połowa klasy zrobiła coś nieprawidłowo, to znaczy, że ja muszę tutaj się zatrzymać i z nim to przerobić. I to jest też wartość dodana dla mnie, dla nauczyciela, tak? Szybkie sprawdzenie, które mi daje informację zwrotną, gdzie moje dzieci są. Tak? Czyli czy dobrze cię zrozumiałam. Yy, wyniki pojawiają się na tablicy bądź na, no nie wiem, nie, nie, A, my, my, my czytamy, dzieci czytają głośno, pozostałe dzieci sprawdzają, są bardzo uważne. Naprawdę wytrenowaliśmy to już, tak? I tak jak mówię, one mówią tak, tak albo nie. I jak pojawia się I więcej samo, głosów... Samooceny dokonują, rozumiem. Tak, to tak, to samooceny, tak, mówiłaś tak. się o mm -hmm. sprawdzeniu mm -hmm. koleżeńskim, tak. y, o samoocenie, tak. czyli to jest szybki, nie zajmujący zbyt wiele czasu, nie angażujący nauczyciela, ale dający też y, informację, informację zwrotną, zwrotną. O procesie uczenia się. Y, tak, i przyspiesza na pewno. Mm -hmm. Znaczy, jeśli chodzi o moje doświadczenia, to jeśli chodzi o język polski, to rzeczywiście głównie mam taką refleksję jak wtedy, czyli to, że jeśli rzeczywiście nie będziemy mogli jej sprawdzić, to, no to nie zadać tej pracy domowej, tak po prostu. Ale są na przykład, jeśli chodzi o język polski, tematy analogiczne jak w matematyce, powiedzmy gramatyka, gdzie dokonują dzieci jakieś analiz, trudne rzeczy. I wręcz ja się spotykam z takimi prośbami dzieci, proszę pani, my chcemy pracę domową, my chcemy poćwiczyć. Mm -hmm. I rzeczywiście to jest dzieciom bardzo potrzebne. Na lekcji byłoby to trudne ze względu na to, że tych przykładów jest często sporo. Niejednokrotnie jest tak, że podczas lekcji zrobimy jeden, dwa, trzy przykłady, i tak samo mm -hmm. myślę na, na, na matematyce, bo też współpracując ze szkołami, będąc asystentem szkół, no, widzę lekcje matematyki, gdzie niejednokrotnie jest tak, że są dwie, dwa, trzy przykłady zrobione na tablicy, a przecież trzeba tych przykładów więcej zrobić i tu wielu matematyków oczywiście na pewno w ten sposób do tego, do tego podchodzi. I ja to też tak widzę, jeśli chodzi o język polski, że, że musimy to poćwiczyć, ale musimy też mieć chociaż te chwile na to, żeby to sprawdzić. Inaczej ta praca domowa po prostu no nie ma sensu. No nie ma sensu to, że oni posiedzieli w domu, jakiś czas na to poświęcili, a i tak w żaden sposób się do tego nie można było odnieść czas zupełnie, no myślę, że nie zmarnowany, ale spożytkowany nie tak pewnie, jak, mm -hmm. jak, jak można by było go... Tak, ja sobie myślę, że jeszcze nie możemy też uciekać od tego, że jednak nauczyciel w tej pracy domowej też jest potrzebny. I to nie chodzi o to tylko, żeby sprawdzać, tylko koleżeńska albo tylko samooceną, czy w jakiś sposób, że taki moment, kiedy nauczyciel podchodzi do ucznia indywidualnie i zerka mu do tej pracy domowej i udziela mu indywidualnej, ustnej informacji zwrotnej jest bardzo potrzebny. Z moich tylko takich doświadczeń, obserwacji może też bardziej wynika to, że Często wybieramy ten moment na sprawdzanie pracy domowej jako zaraz na początku lekcji, że to wcale nie musi tak być, że równie dobrze można sprawdzać tę pracę domową, nie wiem, pod koniec lekcji w jej toku, czyli... Naj, chyba naj, najsmutniejszą taką dla mnie sytuacją jest wtedy, kiedy pani sprawdza dzieciom pracę, a dzieci w tym czasie jakby siedzą i nic nie robią, prawda? I czekają, aż się ta lekcja zacznie, że może warto pomyśleć, że wystarczy czasem wybrać tylko inny moment na sprawdzania tej pracy domowej przez nauczyciela, a to już jest z korzyścią. Czyli w, w momencie, kiedy wykonujemy zadanie, i ja sobie przejdę i zajrzę sobie do tych zeszytów, mogę zajrzeć do wszystkich, mogę zajrzeć do wybranych zeszytów, mogę wylosować, do których dzisiaj zajrzę tych zeszytów. Jeśli ta praca jest ważna i wymaga jej kontroli, to jakby też nie uciekajmy od tego, bo to też jest ważne. Ja, y, ponieważ mnie obowiązuje wystawienie też ocen tak w szkole, i <grym> y, czasami za pracę domową wystawiam oceny. Nawet właśnie dzisiaj wystawiłam <grym> za pracę z przyrody, y, ale mam podką zasadę, że jest to y, coś, co zamyka pewien temat. Tak? Czyli dzieci na przykład yy, musiały wymyśleć zwierzę, które będzie żyło w pewnym środowisku, musiały też to środowisko stworzyć i będzie przystosowane pod trzema tej kategoriami do tego środowiska. Tak? I one dostały kryteria w tabeli, Tak, robił tą pracę i potem ja tylko sprawdzam, czy każde kryterium jest w tej pracy. Tak? I to już szybciutko się bardzo sprawdza. Jeśli są wszystkie kryteria, no to jest bardzo proste przełożenie, tak? ale widzą, co mają zrobić też, nie? I tak jak mówiła Dytka, no, y, dzieci pracowały potem w grupach, tak, coś tam sobie robiły, a ja w tym czasie miałam tą możliwość, żeby, żeby to sprawdzić tak, i wystawić ocenę. Więc też czasami jest tak. Ja też myślę, że nie mam żadnych, żadnych przeciwwskazań, zam... tak. żeby tak. wystawiać ocenę mhm. z pracy domowej, prawda? Wiadomo, ale zamknięty że... proces, tak. Jest jakiś, ale w momencie, kiedy dzieci już pracowały z kryteriami, dostały informację zwrotną, wiedzą nad czym miały pracować, coś poprawiły, bądź po prostu gdzieś my im towarzyszyliśmy mhm. w tym. No to no tak, no pewnie, że tak, że możemy im wstawić y, ocenę. Ja myślę, że tutaj też y, jakby dotknęłyśmy takiego tematu, że jakby są dwa kryteria takie główne, że w ogóle jakby sam fakt posiadania tej pracy domowej albo nie, tak, czyli to, na ile my możemy mm -hmm. dzieciom pokazać, że jeśli Proszę cię o to, żebyś zrobił pracę domową, to znaczy, że to jest dla mnie ważne, żebyś to po prostu zrobił. E, a druga sprawa, no e, sprawdzenie tego, jak to zostało zrobione. I wydaje mi się, że problemem jest to, że jakby dzieci widzą to, że często nauczyciele sprawdzają tylko sam fakt tego, że ta praca domowa została zrobiona, tak? A nie jej jakość. A nie robię. jej jakość. Przechodzę, mhm. tak, sprawdzam, tak. czy masz. Mhm. No, ale i co z tego, że masz? Mhm. Co ci to dało, że ty to zrobiłeś? I to jest taki problem, z którym pewnie no, ta trudność wynika, że potem się zastanawiamy, co zrobić, jak uczeń nie ma. Mm -hmm. no, co zrobić? On nie ma, a dwadzieścia innych osób ma, to wszyscy dostaną piątki, a on dostanie jedynkę. I tak, no, no, dochodzimy do takich absurdalnych sytuacji, więc e, sam fakt tego, że uczeń zrobił albo nie, to jest, to jest mało. Mm -hmm. Najprawdopodobniej są różne powody, dlaczego on tego nie zrobił a być może no, gdzieś tutaj też trochę my moglibyśmy mu pomóc, żeby on to w przyszłości... No jeszcze wiecie, tutaj Dobić. pomyślałam o tym, że jeżeli my sprawdzamy, liczymy w ogóle, że sprawdzimy, to jeżeli ktoś zadaje, nie wiem, pięć stron ćwiczeń, to jest jasna sprawą, że on tego nie sprawdzi, że nauczyciel nie jest w stanie, nawet wspólnie z dziećmi, nawet jakimkolwiek innym sposobem, a takie sytuacje zdarzają się, bo ja też jadąc tutaj, zasięgnęłam języka o moich uczniów, pytając ich o to, jak oni oceniają i oni bardzo realnie, naprawdę tak patrzą, na to i sami mówią, która praca jest im potrzebna, a która jest tylko po prostu taka dziura, że to trzeba zrobić, po prostu odsiedzieć swoje zrobić. I najczęściej te prace, jeśli się nie wyrabiają, no to przychodzą i, i często kończy się to ściąganiem po prostu. W <śmiech> Mniej <śmiech> znaczy więcej. Mm -hmm. mniej znaczy więcej, tak. czyli podejście refleksyjne nauczyciela czy faktycznie muszę zadać tę pracę i czy koniecznie w tym momencie, czy jest mi ona bardzo potrzebna i co ona wnosi do następnej lekcji i czy jestem w stanie ją sprawdzić i pokazać uczniom jej wartość. To były refleksje z tego co ja zrozumiałam z waszych wypowiedzi. Natomiast ja chciałam teraz jeszcze słuchajcie powiedzieć o czymś co jest bolączką szkoły. I bolączką rodziców, bo jak wiecie przecież pojawiły się głosy rodzicielskie, że pedagodzy, my, nauczyciele, nie mamy prawo zagospodarowywać przestrzeni uczniów po lekcjach, że powinniśmy no, coś z tym zrobić, a wręcz pojawiły się głosy zakazujące nauczycielom zadawania prac domowych. Z czego to wynika? Przeładowanie przede wszystkim. Córka mojej znajomej bliskiej powiedziała: Mamo, gdybym dostała nie wiem jak twórcze i fantastyczne, angażujące zadanie, to jeżeli mam ich 5, 6, 7, to ja żadnego z przyjemnością nie zrobię. Jak sobie z tym radzić? Wiem, że jesteście też y, asystentkami szkół, z którymi pracujecie na co dzień, y, trenerkami, które prowadzą warsztaty dla szkół. Jakie są Wasze doświadczenia? Czyli jak radzić sobie z tym problemem y, w szkole? Czy da się to kontrolować? Mm. Ja mogę się podzielić taką hmm. z podwórka naszego, ze swojej szkoły też mamy rzeczywiście taki. Y Taką założoną strategię system, e, jeśli chodzi o edukację, na przykład wczes wczesnoszkolną, że ogólnie dzieci w tygodniu nie mają prac domowych. Tak? Te prace są zadawane na weekend, i to są takie prace, które wymagają po prostu tego, żeby dziecko na przykład zaczerpnęło gdzie indziej wiedzy, tak? e, porozmawiało z rodzicem, właśnie, przyjrzało się w domu swoim pokojowi, zabawce i tak dalej. Um, natomiast w domu. To, nad czym pracują, to jest czytanie. Mamy tak, jakby tak że to jest taka umiejętność, po prostu, która czasami wymaga ciszy, spokoju, tych 10-15 minut. E, angielski, e, słownictwo wiadomo, którego też, też trzeba się nauczyć. E, I do tego wszystkiego oddajemy, że czasami dzieci mają specyficzne po prostu potrzeby i problemy. A więc tutaj, już na drodze indywidualnego porozumienia się z rodzicem, ustalamy, jaką przyjmiemy strategię w stosunku do tego dziecka. Tak? Bo może to dziecko potrzebuje więcej ćwiczeń grafomotorycznych, tak? a może dziecko potrzebuje głośnego czytania, a może potrzebuje e, pisania jakiegoś. tak? A więc to są właśnie już takie ustalenia bardzo indywidualne z rodzicami. I tego się ogólnie trzymamy właśnie bardzo w edukacji wczesnoszkolnej. Czy określacie ramy czasowe, ile powinno dziecko czytać, ile powinno ćwiczyć y, tę grafomotorykę? Czy, no właśnie, żebyśmy nie sięgali tego absurdu, o którym ty mm -hmm. mówisz? Y, nie mówię o 15 stronach, ale 5-6, bo mm -hmm. też takie sytuacje mm -hmm. miałam okazję y, obserwować. No ja powiem tak, tam nasza pani psycholog zawsze mówi, 10 minut jest zbawienne, jeśli chodzi o czytanie, tak? A więc wyznaczamy to minimum. Y, ale mówimy, że to jest minimum, tak? Może to być więcej, tak? Y, ale to też właśnie zależy od dziecka, bo czasami dziecko jest potrzebne głośne czy, czytanie, a czasami ciche czytanie. To jest bardzo różnie. Y, czasami to jest potrzebne czytanie. Z, z książką, która ma, są wyrazy podzielone na sylaby, a czasami chodzi o to, żeby w ogóle dziecko czytało, więc w ogóle czytanie czegokolwiek, tak? To jest bardzo różnie. To trzeba naprawdę indywidualnie rozpatrywać, tak? Tutaj. Ale jest, tam mówię, 10 minut dziennie to jest to, co jest zalecane. Z grafą znowu, tak? No, żeby nie robić tych pięciu stron przysłowiowych, tak? Może mniej tych liter, tych wyrazów, czy tekstu, ale bardzo dokładnie wzorcową wzorcowo, bym według jakiegoś wzorca, który sobie ustaliliśmy z dzieckiem. Tak? Tak, jaki wzor skąd bierzecie wzorce? Czy to jest wasz wzorzec, yy, czyli na przykład y, nauczycielka pisze uczniowi y, zdanie i ono musi się tego trzymać, czy sam wyznacza sobie wzorce? Jak to wygląda u Was z tym wzorcem? No, u mnie to wygląda tak, że dzieci sobie samo ustalają wz wzorzec. Tak? Dlatego, że jak gdzieś tam po wielu latach uczenia, dos 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 doszłam do wniosku, piszą pisząc gdzieś tam, pisz starannie, i kiedyś też to robiłam doszłam do wniosku, ale właściwie to, to znaczy to starannie, tak? To jest mój wzorzec. A więc ja na początku roku e, dzieci na przykład piszą, w zależności od poziomu, na którym są, tak? E, no, obecnie w, w klasie czwartej piszą kawałek tekstu, bardzo trudnego, o grzech, piegrzach i tak dalej. E, i, I ja mówię, że to będzie wzorzec, do którego ja będę się odnosiła. Bo przecież dzieci piszą na różnych poziomach, tak? Są takie dzieci, które piszą... Od razu bardzo pięknie, starannie, nie mają z tym problemu, tak? Ta motoryka jest świetnie już wykształcona, koordynacja, a są dzieci, które mają problemy. A więc on, ono nigdy nie doścignie tego dziecka, które nie ma problemu. A więc on powinien mieć swój wzorzec. I powiem coś fantastycznego, ponieważ ja już 4 lat, lata prowadzę OK Zeszyty. I ten wzorzec się naprawdę sprawdza, ponieważ po dwóch, trzech miesiącach bardzo wiele dzieci poprawia swój, swoje pismo. Czyli własny swój wzorzec Tak. tak. I jak sprawdzam potem te zeszyty, tak, sobie i tam piszę coś, to odnoszę się do tego wzorca, tak? Na przykład, Janku, zobacz, porównaj ten fragment ze swoim wzorcem, tak? I ostatnio nad taką dziewczynkę. Hmm. Myślałam, że um, ten wzorzec się nie, od, nie jest odpowiedni, i się popsuł. I się okazało, że ona zrobiła tak olbrzymi postęp, że po prostu nie poznałam. Została brawa w klasie, tak? Więc zachęcam wszystkich do, do tworzenia wzorców pisma przez dzieci. Agnieszka, ty to niestety, ale tych hmm. prac dłuższych dosyć sporo. Hmm. Jak to u Ciebie wygląda? Obciążenie? Znaczy, ja mogę się podzielić takim doświadczeniem, związanym z tym, jak zrobiliśmy to u nas w szkole. Też zauważając, że sporo tych, tych prac domowych jest zadawane i w trosce o to, żeby jeśli już ta praca ma być zadana, to żeby to było po prostu też dzieci miały czas na poświęcenie, jakby zwrócenie uwagi na jakość, nie tylko sam fakt odrobienia. Wypracowaliśmy w zeszłym roku taki sposób, w którym nauczyciele pracujący w, danym, w danej klasie Wpisują do arkusza założony. Mieliśmy taki arkusz w chmurze i wpisywaliśmy, co w tym dniu zadaliśmy dzieciom, ale ponieważ dyskusja też była bardzo duża, w jaki sposób na przykład nauczyciel matematyki ma ocenić, ile to czasu zajmie, powiedzmy, odrobienie pracy domowej z polskiego, to założyliśmy, że wpisywaliśmy tam po prostu czas czas potrzebny na wykonanie tej pracy domowej i staraliśmy się monitorować to w ten sposób, żeby nie było tych prac domowych rzeczywiście, rzeczywiście za dużo. Więc to był taki, taki sposób, który uważam no był, był bardzo ciekawy, aczkolwiek wymagał dużej Aha, tak. dyscypliny nauczycieli. I nie do końca to się jednak udało nam zrealizować, chociaż rzeczywiście ja myślę, że mimo to, że dzisiaj jakby już tego nie robimy, ale coś się wydarzyło fantastycznego w tamtym momencie, bo rzeczywiście zdaliśmy z tej sprawy widząc, ile te dzieci mają tych prac domowych, to w niektórych klasach wręcz jest po prostu taki przy drzwiach, taka, taka po prostu strona, w której dzieci sobie same zapisują mm -hmm. pracę domową, i, i nauczyciel może zerknąć, ile tej pracy domowej już jest. E, oczywiście, że jeśli chodzi o wypracowania, o których Kasiu powiedziałaś, e, to staram się właśnie, żeby te prace domowe, te, te wypracowania były robione na lekcji. Troszkę inaczej już jest w klasie ósmej, ale zauważam też, że dzieci też widzą wartość tego, że one mogą napisać, poćwiczyć. W domu, natomiast to, co widzę, że też jest bardzo motywujące do tego, żeby zrobić pracę domową, to to, że te prace domowe niekoniecznie są oceniane oceną po prostu, tylko dostają informację zwrotną i one bardzo czekają na te informacje zwrotne co już im wychodzi, czego, y, czego jeszcze nie umieją, nad czym mają pracować. I to też jakby daje taką, ja mam takie poczucie mojej wiarygodności, że ja chcę im pomóc w, tym, w, tej, w tej umiejętności, a nie tylko ocenić, czy, on, czy one już to zrobiły, czy nie, czy są dobre w tym, czy nie, tylko chcę im po prostu pomóc. I, y, i naprawdę, no teraz y, pracuję w jednej ósmej klasie, y, dzieciaki fantastycznie przyjmują te informacje zwrotne, nawet do tego stopnia, słuchajcie, że ostatnio y, jeden, jeden uczeń zapoczątkował, y, ale w, wspaniałą rzecz, refleksje, sami sobie wypisują, dostają informację zwrotną i, i robią sobie refleksje z tego, co jest dla mnie jeszcze rzeczywiście ja sam, co ja, nad czym ja teraz będę musiał pracować, i nie ma problemu z tym, żeby tę dłuższą pracę mimo wszystko, mimo że jest taka absorbująca, żeby ją wykonywać. Ale widzą cel. Widzą to cel. właśnie to. Dzieci są mm. bardzo praktyczne. Tak, widzą cel. I widzą to, że po prostu tu nie mm. chodzi o to, że ja ich teraz przyłapię, że nie zrobiłeś. Tak? Mm. Mamy terminy, że mają na to tydzień czy dwa tygodnie. Czasami są takie prace, które spływają do mnie na skrzynkę wręcz mailową, bo był ten termin. Ale też my sobie zbudowaliśmy taką relację, że ja naprawdę im mówię, dlaczego to jest ważne, żebyśmy to zrobili w tym terminie i to wpływa w tym terminie. Naprawdę. I poprawiają faktycznie. I poprawiają. poprawiają zgodnie z Twoją informacją? I poprawiają. Mhm. Czyli kryteria do zadania, informacja zwrotna, niekoniecznie mhm. ocena 1.6. Ale coś, co jest, pomaga w procesie. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle bardzo trudny temat. Trudny w szkołach i w moich szkołach, z moich doświadczeń osobistych, ale też takich, gdzie bywam w szkołach. I wydaje mi się, że o ile w edukacji wczesnoszkolnej jest dość prosto, dlatego, że jest nauczyciel, który jakby kontroluje większość przynajmniej przedmiotów, jeśli nie wszystkie, co tam dzieci mają zadane, to w klasach starszych, a im wyżej tym jest, naprawdę trudniej. W mojej szkole wypracowaliśmy za taką filozofię, że... Generalnie zostawiamy w tygodniu prace domowe dla przedmiotów, w których naprawdę ta praca domowa jest konieczna, czyli angielski, matematyka, polski. I, I dlatego na przykład ja nie zadaję w tygodniu. Jeżeli mam pracę wyjątkową, jakąś, to staram się ją zadać też nie na weekend. Jakby patrzę też na to, że każdy z nas tego weekendu czeka i dzieci też mają prawo odpoczywać w weekend. I jakby tutaj stoję po stronie rodziców, uważam, że zadawanie na weekend y, obszernej pracy, a jeszcze z kilku przedmiotów, nie jest uczciwe że nie powinniśmy tak dzieci w ten weekend jednak obciążać tym i bardzo o tym myśleć. Czyli po pierwsze zostawiać te prace, które potrzebne są do zrobienia, na te przedmioty, które są, rzeczywiście wymagają takiego wytrenowania. To jest pierwsza sprawa. A drugi sposób to naj, chyba jest najprostszy, bo u mnie w szkole nie sprawdziły się, ani mnie osobiście może jestem zbyt mało obowiązkowa, żebym gdzieś zapisywała jeszcze, którą pracę zadałam, w której klasie i gdzie y, jakoś to nie zdaje egzaminu. Natomiast najprostszy sposób to jest po prostu rozmowa z uczniami. Jeżeli mam pracę do zadania, to po prostu wchodzę i pytam: Słuchajcie, chciałam Wam zadać taką pracę, ona będzie dość obszerna, zabierze Wam, nie wiem, powinna ze 2-3 godziny, albo dwa razy dwie godziny, bo jest to praca obszerna. Umówmy się, na kiedy taką pracę możecie zrobić. Jest tylko jeden warunek. Ja po prostu muszę wiedzieć, kiedy ta praca mi się tam buduje, jak jest jej cel, i odpowiednio wcześniej też z dziećmi porozmawiać na ten temat. I naprawdę uczniowie mówią, że na przykład nie, nie w tym tygodniu, bo mamy tutaj sprawdzian z czegoś. I też słuchanie naszych uczniów, y, też w kwestii tych prac domowych, wydaje mi się też taką kluczową rzeczą, bo im bardziej to wszystko wygląda formalnie, im bardziej tam więcej zapisujemy, tym ten mur pomiędzy, nie wiem, rodzicami, dziećmi, a nami, nauczycielami w, w, w obszarze tej pracy domowej, po prostu wyrasta, bo z jednej strony my patrzymy, i ja mam też takie doświadczenia, że, że my też nauczyciele pomiędzy sobą często słyszę, że matematyczki mówią: Ja muszę zadać, bo muszę. I ja ją też rozumiem, ale też wiecie, budzi się coś takiego, a dlaczego ja nie muszę, prawda, zadać. Więc to też jest dość niebezpieczne. I to jest trudny temat w szkołach, bo to wymaga dużej, dużego dialogu pomiędzy nauczycielami w ogóle w szkole, pomiędzy dyrekcją a nauczycielami, otwartego dialogu na ten temat. Bez obrzucania się jakimiś wymaganiami. Nie, no o tym nie pomyślałam, ale jakimiś wymaganiami wielkimi. I, i też takiego dialogu pomiędzy szkołą a rodzicami. Bo też zapytałaś na początku, czy coś zdarza, że rodzice chcą. W mojej szkole bardzo często się zdarza, że rodzice chcą. Natomiast jeżeli rozmawiam z rodzicem i mówię jakby o tym, że my uczymy się przede wszystkim w szkole na lekcji. I że ta praca domowa nie jest jakby zastępstwem szkoły. I że to wcale nie jest tak, że jeśli dziecko nie robi w domu, to się nie uczy. To myślę, że tutaj też jest dużo takie pole, które jest no, no do zrobienia, że tak powiem, dla nas nauczycieli i też dla nas jako osób, które. My, my przecież współpracujemy ze szkołami i, i wchodzimy do tych szkół. I szkoły bardzo często zmagają się z tymi pracami domowymi. Jest to naprawdę trudny obszar i trudny temat też do rozmowy. Ale się mhm. Edyta, o tym dialogu. Y Powiedziałaś na o kilku płaszczyznach dialogu, ale ja chciałam wrócić do tego dialogu w Radzie Pedagogicznej, mhm. y, że przede wszystkim powiedziałaś mhm. rozmawiać pomiędzy sobą. Tak. Y, zapytałaś, mówiłaś, że, że my, nauczyciele, faktycznie często zapominamy o tym, że nie jesteśmy samotnym Białym Żaglem, mhm. tylko że pracujemy w zespole. Nauczyni jesteśmy tego, że wchodzimy do klasy i już, i to już jest nasz świat, i jesteśmy tylko my. I ci młodzi ludzie. Ja często spotkałam się z takim ym, też powiedzeniem, no ale słuchaj, no mój przedmiot jest bardzo ważny, bo ja mam tylko jedną godzinę i jak ja tego nie zrealizuję, y, no to, to ja nie wiem, to ja dalej nie pójdę po prostu, dlatego nie muszą się nauczyć. Y, a ty mówisz tutaj, że no szkoła jest od tego, żeby faktycznie realizować, czy tego, czego się uczymy w szkole. Czy nie zdarza wam się, bo ja czasami, sama zresztą pracuję ze szkołami, zdarza mi się, że nauczyciele czasami zapominają o tym, że realizują y, Podstawę programową, a nie podręcznik? To... No, jest to, jest to poważny problem. <noise> jest to poważny problem, bo rzeczywiście gdybyśmy mieli tylko. Tak mi się mi, to jest moje, moje, moje zdanie i opinia. Gdybyśmy mieli tylko samą podstawę programową i na niej się głównie opierali, chyba wszystkim nam by było okay. troszeczkę łatwiej. Podręczniki często wychodzą bardzo poza podstawę, a tak się przyjęło, żeby te podręczniki i ćwiczenia po prostu przerabiać. Okay. I na przykład tutaj w Warszawie tak to jest, że wszyscy przerabiają, a więc no ja tego nie mogę nie zrobić, chociaż wiem, że to nie jest często zasadne, no bo wszyscy inni robią to, to dziecko straci wtedy. I to jest, to jest też temat do dużej dyskusji no jest, jest. Myślę, że, w edukacji. Tak. Myślę, że w ogóle wiecie, podręcznik to, jeśli rodzic widzi podręcznik i widzi, że coś tam w nim jest i na przykład jest jakiś temat, który wyskoczył na przykład, bo ja go nie realizuję, i ja wiem o tym, że jego nie ma w podstawie, ja nie muszę go realizować jakby, ale rodzic tego nie wie. I dlatego ten dialog, jak taka rozmowa, i ta, ta świadomość. I nie chcę mówić uświadamiania rodziców, bo myślę, że rodzice są dzisiaj świadomi bardzo i, i ja się z tego cieszę, że są, ale rozmawianie wciąż z rodzicami, a też mówienie dzieciom o tym, że słuchajcie, nie realizujemy te, te, tego tematu, bo on jest dodatkowy, możecie przyjść do mnie na kółko, zrobimy ten temat, albo jeśli ktoś jest właśnie chętny, to sobie może go przeczytać i na przykład coś z niego zrobić, ale też trzeba po prostu, tak jak o wszystkim tutaj, Wiola, mówiłaś, to po prostu trzeba rozmawiać z uczniami, trzeba rozmawiać z, z rodzicami, bo im bardziej jesteśmy świadomi tego, co robimy, po co robimy, to, to jest po prostu to wszystko bardziej jakoś się klei i wszystko jest taką całością. I z nauczycielami, bo tak pomyślałam o tym, że przesada nie jest dobra w żadną stronę jeśli mielibyśmy z każdej lekcji zadawać, to nie byłoby to dobre, ale też jeśli na przykład ktoś przyszedłby i nam powiedział, że nie możemy teraz zadać pracy domowej, to też budziłoby to nasza, y, nasza myślę, spore kontrowersje, no, wątpliwości przynajmniej. I sprzeciw bo, na pewno. I, sprzeciw i tak. opór, bo wiemy przecież, że właśnie ten y, list rzecznika był w takim, w takim w myśli utrzymany, żeby po prostu nie zadawać, nie zabierać tej przestrzeni, które dzieci już mają dla siebie. Sobie, więc y, też takie próby, gdzie deklaracja polegająca na tym, że ja nie będę zadawać prac domowych, no może się okazać trudna do zrealizowania. To po prostu często nie jest realne. Z różnych przyczyn. Mhm. Ale rozmawiać dużo trzeba rozmawiać z rodzicami, trzeba rozmawiać, mhm. mówić im o naszej perspektywie. Tak jak Agnieszka wspomniałaś, mhm. tak? jeśli ja, ja mam takie wrażenie, że jeśli na Początkowym zebraniu z rodzicami powiem, jaką ja mam perspektywę. Jak ja to widzę, że jestem świadoma tego, co robię. To rodzice w większości mi zaufają. Oni, ja, moim zdaniem, chcą tylko zobaczyć, że ja mam na to jakiś plan. Z drugiej strony, zostali też wychowani w, ja wychowani w jakimś systemie. Też jakoś się uczyli i im się wydaje, tak, się, tak. tak, widzę to, że oni wiedzą, jak należy to robić, tak? Często nie widzą, że to się troszeczkę zmieniło. I po prostu trzeba im mhm. o tym powiedzieć, nie? Ale rozmawiać. Przede wszystkim dużo, dużo po prostu tak, rozmawiać. Można, żeby nauczyciele też to wiedzieli, żeby po prostu ja chciałam nie przesadzić. Ja powiedzieć nie? o jednym nie? swoim też doświadczeniu, ponieważ no właśnie czwarty rok uczę w klasie czwartej. Więc prowadzę polski, matematykę, przyrodę i historię. I naprawdę słuchajcie, myślę, że nauczyciele po prostu oni nie mają możliwości zobaczyć tej perspektywy ucznia, a ja ją zobaczyłam. I gdybym jako nauczyciel uczący tych czterech przedmiotów wiodących, musiała zadać ze wszystkiego tak naprawdę, to ja widzę ile bym musiała zadać dzieciom, i we mnie nie ma na to zgody. Wiecie co? Ja wrócę do tego boja. Y jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, myśląc o tym, że przygotowuje dzieci do przyszłości, czyli oni się teraz uczą, ale po to, żeby łatwiej im było na kolejnym etapie, też zauważyłam w klasie trzeciej zaczęłam zadawać z każdego przedmiotu, żeby było im łatwiej, czyli z edukacji polonistycznej, z przyrodniczej, z matematycznej, no i oczywiście jeszcze plastyka technika, bo tam też jest trochę wiedzy o sztuce. I słuchajcie, już wtedy zauważyłam, jak dużo rzeczy y, jak, jak dużo materiału dzieci, dzieciaki musiały przerobić same. I moje uczniowie na początku bardzo chętnie, prawdaż, y, A bo tu z tego, tu z tego, a y, do tego doszło nagle. Zajęcia pozalekcyjne, których mają dzieciaki bardzo dużo. Ja wiem, że to jest kwestia rodziców i to tego, że no, właściwie to oni im organizują ten czas pozalekcyjny, ale często to są właśnie ich pasje, ich zainteresowania. Rodzic chce pokazać, co jest wartościowe i tak naprawdę rozwinąć w nich te pasje. Czy zdarza Wam się zastanawiać, nad tym zadawaniem prac domowych? Mając na uwadze y, właśnie to y, przeładowanie, czy, czy planujecie, czy w ogóle bierzecie to pod uwagę, jak wasi uczniowie y, pracują jeszcze po lekcjach, ale na zajęciach dodatkowych? Ja to bezapelacyjnie. Dlatego, że ja, ja pracuję w szkole prywatnej. I rzeczywiście dzieci mają dużo tych zajęć, i nie zawsze one są inspirowane przez rodziców, bo ja mam też uczniów, którzy jeżdżą konno, i dla nich to jest pasja. Jak widzę, z, jakim, z jaką emocją, z jakim zacięciem rozmawiają ze mną na ten temat, to ja po prostu zwyczajnie naprawdę nie mam sumienia zabierać im tego czasu. Tym bardziej, że wiecie, no wszyscy żyjemy coraz szybciej, coraz więcej yy, i tego czasu wolnego. Też mają dzieci mało, ale też staram się pamiętać o tym, że ten czas wolny to nie jest czas, który jest zmarnowany, bo nam się często też wyobraża, że jak dzieci mają wolno, to na pewno siedzą przy komputerze i sobie tam grają w gry. Ale nie zawsze tak jest. Więc też nie kierujmy się takimi stereotypami, że jak nie zadamy pracy domowej, to on się nie nauczy, albo nie zrobi czegoś. Pracą domową fajną jest dowiedzieć się, czyli przeczytaj sobie coś na ten temat, dowiedz się jeszcze czegoś, albo zadanie pytania na koniec, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć o tym. A może ktoś coś wynajdzie albo zadaje mi takie pytania, na które ja nie znam odpowiedzi i to jest super praca domowa. Ja mówię, słuchaj, no nie wiem, naprawdę, ale jakbyś się dowiedział i nam wszystkim powiedział, to byłoby super. I takie rzeczy też się dzieją. Więc moim zdaniem w ogóle nie branie tego pod uwagę, jak dzieci są obciążone, w ogóle nie branie pod uwagę, nie wiem, świąt, ferii, spotkań z rodziną czy wyjazdów, no też nie powinna mieć miejsca w szkole. Jakby ja tu jestem po stronie dziecka zawsze i po stronie rodzica, ale też po swojej stronie, bo jeśli ja nie będę na to zwracała uwagi, to jaką ja będę nauczycielką, czy na pewno taką, jaką chcę być? Myślę, że nie. No ja już wspomniałam, że mam tą perspektywę czterech przedmiotów, a więc ona mi pokazuje, jak te dzieci miałyby dużo, gdybym ja chciała im ze wszystkiego zadać, tak? Eee, ja też, no, ponieważ buduję relacje, to często jest tak, że dzieci przychodzą, po pani Wiolu, no wróciłam wczoraj o 20.00 ze swoich zajęć z tenisa, tak? Bo, dziec, bo dziewczynka trenuje tenis. I ja, ja chyba tutaj jestem bardzo też wolnościowa, bo uważam, że jeśli ktoś ma jakąś pasję, ją rozwija i też widzę, że to jest w dziecku pasja jego, to ja uważam, że to jest ważniejsze niż jakaś tam informacja z przyrody, tak? Eee. Bo, bo dlaczego umieć wszystko? No, no nie. Tak? Ale wracasz do tej pracy i musi w koń, koniec końcem odrobić? Tak, tak? gdzieś tam gdzieś tam sobie zostawiamy tą przestrzeń. Yy, I owszem, czasami jest tak, że zapomnimy o niej, ją, tej, tej pracy, ta praca nie zostanie zrobiona. Ale zazwyczaj jednak jest tak, że one gdzieś tam, jak znajdą ten czas wolny, yy, tą pracę nadrabią. Zwłaszcza jeśli to jest praca twórcza. Zwłaszcza jeśli to jest praca na przykład, związana właśnie z rodzicami, jakimiś pamiątkami, relacjami. Zazwyczaj te prace są przez, nie, przez dzieci nadrabiane. Tak? I jeśli ja poświęcę czas tej pracy jeszcze potem, tak? Mhm. Mhm. Ja jeszcze myślę teraz tak o tej perspektywie nauczyciela języka polskiego, jako o y, przedmiocie, który jest potem przedmiotem egzaminacyjnym. Mhm. I to jest y, często trudniejsza trochę tak. decyzja. bo Muszę się zastanowić nad tym, y, do czego mu się to przyda. Czy rzeczywiście, jeżeli my to zostawimy, to y, czy mogę go z takim stanem mhm. rzeczy zostawić? I tutaj myślę, że bywa, bywa trudniej, bo w pewnych sytuacjach jakby ja nie mogę odpuścić, bo wiem, że no, robię krzywdę temu dziecku, że on tego nie zrobi, on nie wypracuje tego, nie będzie pamiętał. Niestety wiemy doskonale, że tu już nawet nie mówimy o programach, ale o podstawie programowej, ona jest bardzo obszarna, tak? Na przykład jeśli chodzi o język polski, matematycy też o tym mówią teraz w kontekście na przykład egzaminu y, ósmoklasisty. No i tutaj wymaga to jakby z mojej strony też, też tej uważności na dziecko i tego, żeby pamiętać, wiemy o tym, że to jest Trudno pamiętać, że ktoś tam kiedyś nie miał tej pracy domowej, z czego to wynikało. Więc ta rozmowa, dlaczego, co się stało, jak ja ci mogę ewentualnie pomóc w tym, żebyś ty tą pracę domową zrobił i powrócić do tego, żeby rzeczywiście sprawdzić, na ile to, 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 to działanie zostało wykonane, bo niezrobienie pracy domowej w jakimś tam momencie zaprocentuje tym, że kolejna umiejętność też nie zostanie opanowana. No tak, ale Agnieszka pod warunkiem, że ta praca domowa jest rzeczywiście niezbędna, konieczna i, no i tak, jest celowa. To, jest. to też Ten jakby to, o czym zaczęłyśmy no. mówić, to jest chyba pierwsza rzecz, o której powinniśmy wyjść, myśląc o pracy domowej. Po co ja ją zadaję? Co no. ja chcę osiągnąć tą pracą? Bo, bo jakby pójście po trupach w tej, w tej jakby sprawie prac domowych jest chyba najgorszym no. wyborem, jaki może być. Już to, jak mówisz, że no Polski jest ważny, ale matematyk powie, że ma też ja jest wiem, ważna, że fizyka powie, a sobie. tego jak nie zrobimy, to też i my, słuchajcie, w szkole, ja Podzielę się tym, bo to jest myślę, że ważne. Yy, mamy dobrą praktykę na to. Od jakiegoś czasu już postanowiliśmy, że każdy poziom będzie dzielił się z tym poziomem, który jest niżej, tym, co mu jest bardzo potrzebne. Tak? A zaczęło się tak, umiejętnościami, umiejętnościami. takimi, tak. A zaczęło się chyba jeszcze jak tam były takie testy, w trzecie, po trzeciej klasie były testy kompetencji, tak? I nam ciągle wychodziło, że gdzieś te kluczowe jakieś umiejętności nam szwankują i o tym nas informowały panie, na przykład z matematyki z klasy czwartej, tak? I my postanowiliśmy, że będziemy się zbierać czasami, tak? I na przykład nauczyciele uczący w klasach czwartą, czwartych mówią, co jest bardzo kluczowe, na przykład w matematyce w klasie czwartej. Mm -hmm. Czego ja bym chciała, tak, Moniko, Asiu, żebyś ty w klasie trzeciej, na co masz zwrócić uwagę, tak, a klasa trzecia mówi klasie drugiej i y, spotykamy się co jakiś czas i sobie to przekazujemy i naprawdę to jest y, bardzo dobre. Dobra praktyka, tak, y, ale oczywiście chodzi o te kluczowe, tak, czyli na przykład ja chciałabym w klasie czwartej ucząc matematyki, żeby dziecko umiało rysować, posługiwać się ołówkiem i linijką, bo mi to będzie Potrzebny do geometrii, tak? Już nie wspomnę o tablicy tak. mnożenia. <laughs> Ale też zagłoska, czy ją umieć na pamięć, czy jednak rozumieć i, i tak dalej, tak? No. Ale rozmawiać, no znowu doszliśmy do tego, że rozmawiać, dzielić się tymi perspektywami naszymi różnymi. Ja myślę, że tutaj rolą, rolą też dyrektorów właśnie w szkołach jest w zakresie pracy domowej i jest właśnie to, żeby inicjować w ogóle rozmowę na ten temat, żeby się tego jednak nie obawiać i też jeszcze, żeby nie stawać po żadnej ze stron, i nie mówi, że macie zadawać, lub macie tylko nie zadawać, ale starać się wysłuchać również nauczycieli, bo za każdą decyzją kogoś i głębokim przekonaniem, które nauczyciele często mają, tak trzeba zadawać, bo one są bardzo skuteczne. Są tacy nauczyciele, są tacy pewnie bardziej jak my, którzy mówią, trzeba, ale pomyśleć, ale są też tacy, którzy mówią, nie, nie zadawać. I żeby stworzyć w szkołach taką atmosferę rozmowy pomiędzy nauczycielami, dać ludziom też wolność do wypowiedzi. I po to też, żeby dyrektor sam mógł zobaczyć, co on tam w tej szkole swojej ma i kogo ma takiego, kto na pewno z tej pracy domowej nie rezygnuje i mogę tutaj nie wiem, w jaki sposób działać, czy rozmawiać, czy w jaki sposób to zderzać. Ale w ogóle zainicjowanie rozmowy na temat nie tylko ilości prac domowych i tego, czy zadawać czy nie, ale też na temat jakości tych prac domowych. Wystarczy yy, zainicjować taką mini radę pedagogiczną. Ja byłam kiedyś w takiej szkole, która jako jeden właśnie ze swoich obszarów do pracy sobie wybrała pracę domową, ale było to w takim zakresie wybrane, że bardziej chodziło o to, jak wyegzekwować odrabianie pracy domowej. I kiedy usiadłam z dyrektorem i zaczęliśmy się przyglądać na to i zaczęliśmy rozmawiać najpierw my we dwoje na ten temat no to bardzo szybko sam dyrektor doszedł do wniosku, że warto by się przejrzeć nad jakością tych prac domowych. I rzeczywiście zaczęła się taka mini rada pedagogiczna od tego, po co my w ogóle zadajemy, jaki jest cel tych prac. I naprawdę wnioski samych nauczycieli po tej radzie pedagogicznej były no, takie budujące, że rzeczywiście wielu ludzi sobie zdało sprawę i, i, i były panie, które mówiły wprost, chyba za, za jednak zadaje za dużo. Więc to jest też chyba rola taka szkoły, żeby po prostu na ten temat rozmawiać. Wszystko przypomniało mi się teraz, że my robimy warsztaty z zadań edukacyjnych też, prawda? I to też jest obszar, któremu warto się przyjrzeć w Radzie Pedagogicznej, jakiego rodzaju my zadajemy w ogóle te zadania, z jakich poziomów, mhm. czy wszystkie zadania, które zadajemy, coś wnoszą. I często jak się pracuje właśnie na warsztatach nie? z tymi zadaniami mhm. edukacyjnymi i przypatrujemy się razem z nauczycielami, no to się okazuje, że część z tych zadań jest po prostu bezsensowna, bo niczego nie wnosi. Tak, po prostu dzieci je robią. Tak. Po prostu, żeby zrobić, tak? Ja na przykład, y jeśli czasami daję do wyboru z matematyki, to ja te zadania, które są takie troszeczkę z wyższego poziomu, nazywam zadania wyzwania. Ja tłumaczę im, jak tam mózg funkcjonuje, dlaczego warto robić takie zadania, które są trudniejsze i tak dalej. I oni przychodzą się, ch mówią, chwalą się tak. O, Panie, wielu dzisiaj zrobiłem zadanie, wyzwanie, tak? A więc, żeby tym zadaniom, to też jest taki obszar do, dla Rady Pedagogicznej, któremu warto się przyjrzeć, tak? Poziomom ja byłam, zadań. Tak, byłam też świadkiem wtedy na tej Radzie Pedagogicznej, kiedy panie po prostu, bo jednym z części tam było, że siedli sobie w, w klasach, to była mała szkoła, więc było po jednym poziomie, i siedli sobie w zespołach tych klasowych nauczyciele uczący i mieli za zadanie zebrać przez cały tydzień ilość prac domowych, którą zadali. Kiedy oni to zestawili sobie, zrzucili, to sami stwierdzili, że dziecko, ja nie mówię o dziecku wybitnie zdolnym, czy takim, który ma wsparcie w domu, ale przeciętne dziecko nie było w stanie zrobić tej ilości prac domowych. I to też jest taka wiedza, której wiecie, nie zdobędzie się siedząc samemu przed komputerem, ani ze swoją klasą. Tylko możemy tę wiedzę zdobyć tylko w wyniku rozmowy nauczycieli, po prostu w gronie pedagogicznym. Dziewczyny wraca cały czas y, dialog, cały czas y, płaszczyzna porozumienia, i nie tylko w radzie, ale i y, pomiędzy nauczycielem a uczniem, pomiędzy nauczycielem, rodzicem. Cały czas to się przewija. Ja y, oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszam na kolejne webinarium 29, które będzie poświęcone y, tej właśnie y, te, temu obszarowi. Natomiast y, tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, y, chciałabym zebrać to, o czym powiedziałyście, że nie uciekamy od prac domowych, zadajemy ale z głową, z perspektywą, tego, że musimy ją sprawdzić, w jaki to by nie był sposób, ale każda praca domowa musi zostać sprawdzona, z refleksją, co ona wnosi do procesu uczenia się uczniów. Czy uczeń ma szansę pogłębić swoją wiedzę, poszerzyć swoją wiedzę? Jak rozwiązać systemowo? Przede wszystkim rozmawiać w Radzie Pedagogicznej i zbierać wszelkie informacje. Ja dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję serdecznie moim gościom. I zapraszam na kolejne webinarium za dwa tygodnie, 29. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.